Kamraci, to jest najtrudniejszy moment, bo czekamy, żeby odpalić. Ale chciałem wam przedstawić Gienka Sendyckiego. To jest kanali, jakich mało. Jego żadna żydowska propaganda nie powaliła ani na brzuch, ani na łopatki. Od wielu, wielu, wielu lat drażni ich wszystkim naszym Dmowskim. I chciałem mu tu podziękować, bo jest to człowiek, który pierwszy podniósł na arenie ogólnopolskiej temat Dorotheenstrasse. Tam na Dorotheenstrasse żydostwo całego świata i masoni całego świata 27 listopada 1918 roku, 3, zadecydowali, że Polski nie będzie, że Polska będzie dzielnicą Niemiec i że będzie płacić kontrybucje wojenne. Ale był Dmowski, miał swoich agentów na Dorotheenstrasse i cały ten żydowski plan poszedł w perzynę. Niestety, 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 robactwo ma to do siebie, że się w zakamarkach kryje i po latach wyłazi. Ale był Sendecki i swoim sokolim okiem to wszystko widział. Tu, na naszym pikniku, będziemy żarli polską niekoszerną świnię. My, niekoszerne goje. Być gojem to jest duma i zaszczyt. Dzięki ci Boże, że mnie nie stworzyłeś Żydem. Kłaniam ci się do ziemi.